Witam, z tej strony Shaggy. Dziś dość nietypowy film, w którym opowiem w skrócie, jak zrobić sobie taki obraz z dowolnej gry na ścianę. Piszący obraz po prostu. Wzięło się to stąd, że po tym, jak w którymś odcinku w Overcraftcie pokazałem właśnie taki obraz na ścianie, u mnie wiszący w domu, to parę osób pytało mnie się, skąd go mam, jak go zrobiłem. A więc sprawa jest dość prosta, po prostu kupujemy zwykłą antyramę wielkości na przykład 100x70, taka jest w moim przypadku, koszt jakieś 30 zł. Dodatkowo szukamy jakiejkolwiek firmy, która produkuje druki wieloformatowe, dostarczamy jej po prostu obrazek z dowolnej gry, w moim przypadku to był obraz Warcrafta, który załatwił mi akurat znajomy, i po prostu dajemy to do wydruku. Na Allegro też można znaleźć firmy, które się tym zajmują. Następnie wkładamy to w tą ramę, wieszamy sobie na ścianie i mamy nasz obraz gotowy. Możemy oczywiście robić sobie to z każdą inną dowolną grą, którą lubimy, i w ten sposób ozdobić swój pokój i pokazać właśnie nasze zainteresowanie dla innych ludzi, którzy akurat przyjdą nas odwiedzić. Może to być oczywiście dowolna gra. W moim przypadku to był Warcraft, może to być Minecraft, Skyrim, cokolwiek chcecie. Jest to na pewno ciekawa ozdoba pokoju, także polecam samodzielne wykonanie czegoś takiego. I to chyba tyle. Zapraszam do oglądania moich kolejnych filmików. Do zobaczenia. Cześć.